Siemaneczko, witam was w 50. odcinku z Gothic Mroczne Tajemnice na trudnym poziomie. Okej, wczytujemy save'a. Mamy rozdział 4. Teraz kończę sobie questy, różne questy poboczne, a później przechodzimy do wątku głównego, modyfikacji, jak i podstawki, bo to już się w sumie łączy teraz. A więc tak, mamy pomoc magów ognia, mamy spotkanie, mamy towarzysz, tajemniczy eremita, kowal Aegoren i alchemik. A więc tajemniczy eremita, to zadanko bym sobie chciał wykonać. Chciałbym sobie je dokończyć. Tą księgę przeczytałem, teraz możemy mu ją oddać. Ja wiem, gdzie on się będzie później znajdował. Tylko będziemy musieli to jakoś rozkminić tak, żeby mu to oddać. Te dialogi były już poprzednio. Skoro tak cię... Gdzie? Dobra, on się teraz przebierze w szatę i go gdzieś po prostu przeteleportowało. Okej, a za ten czas być może wieczorkiem bym skoczył sobie właśnie do tego. Skoczyłbym sobie do tego towarzysza, być może bym mógł również właśnie dokończyć tam questa. Zobaczymy, jak to będzie. Na sam początek i właśnie, jeszcze ktoś mi tam napisał w komentarzu. Nie wiem czy, nie wiem dokładnie w którym odcinku, ale ktoś mi tam napisał w komentarzu, że alchemik jest teraz obecnie na cmentarzysku orków i go znajdziemy tam, gdzie jest Ballukor. Nie jestem pewny, czy to prawda, zaraz się upewnię, sprawdzę. Jeszcze właśnie zarzucę sobie pieśń wsparcia na nowo. No bo wiecie, jak to jest. Na przykład w edycji rozszerzonej to ja wiem, że tam się znajduje jednak jakiś alchemik. Ale tutaj to są mroczne tajemnice, więc... nie pamiętam, by coś takiego miało miejsce. Witaj! Tego nie możemy poinformować o niczym. A spotkanie? No nie mogę przekazać jeszcze, a więc nieco później, jak poinformujemy Gorena o wszystkim, to wtedy będziemy mogli się wybrać do Diego i z nim to obgadać. Dobrze. Nie zostało tak dużo questów, w sumie całkiem mało. Myślę, że raz, dwa to przejdziemy sobie, te mroczne tajemnice. No bo jeszcze 20 odcinków, jakby nie patrzeć, tylko... i wyłącznie mogę na to poświęcić. Dobra. Śmigamy na terenę orków. Jest tu niebezpiecznie. Ujmę to. A ten w ogóle do mnie zagaduje tak jakby normalnie. Ja nie wiem, o co tutaj chodzi, ale teoretycznie ci strażnicy powinni mnie atakować, tak? Nie wiem, jak tam z mrocznymi tajemnicami, ale wydaje mi się, że różnicy tutaj nie mam. Dobra, od tych ucieknę sobie. Tutaj mam tego tajemniczego, dziwnego eremitę. Ale żeby z nim porozmawiać, no chyba będę musiał się przykimać kilka dni. Człowiekowy pies mi tutaj z zaskoczeniem zapierdzielił. Na szczęście udało się rozwalić, dokończyć. I zaczął padać deszcz chyba. Chociaż deszczu nie widzę. Nie wiem, przykimam się do Jana. Tak czy inaczej. Będę kombinował tak, aż w końcu on do mnie zagada. A może teraz, teraz nie? Śmierć upomniała się o twą duszę, śmiertelniku. Nie sądzę. Nikt nie będzie niepokoił mojego pana. No i musiałem go zabić, niestety, ale okej. O jego pana, czyli chodziło tutaj o tego pradawnego, co go tutaj posłałem do piachu. Zadanie tak czy inaczej udało mi się dokończyć, więc jestem zadowolony. Musiałem się po prostu przekimać dwa dni. I to wszystko. W sumie jeden dzień. Ja tutaj strzelę save'a. No i teraz przeteleportujemy się nieco dalej. Nie wiem.
chciałbym zwiedzić to, chciałbym zwiedzić tamto. Jeszcze dużo mamy tego do zwiedzenia. Wszystkiego do obozu przemytników. Wybiorę się do towarzysza, być może będę mógł coś mu opowiedzieć nowego. Wiecie jak to jest. Jak będzie nowy dialog, no to będzie wspaniale, ponieważ właśnie coraz bliżej będzie do ukończenia questa, do zakończenia tej misji. No i zostanie mi, w sumie mam 5 questów. Teraz, na chwilę obecną mam 5 questów. 5 questów. Te wszystkie questy ogólnie chcę sobie dokończyć. Wątpię, strasznie wątpię w to, że dostaniemy jeszcze jakieś nowe zadania, ale zobaczymy jak to będzie. Tutaj były trolle, ale trolle już też rozwaliłem. Idziemy do skrzypka. Gdzie jest skrzypek? O, gdzieś tutaj powinien się połętać. Jest tutaj, siedzi sobie. Na spokojnie. No chodź, chodź. No ale nie chcę za bardzo ze mną porozmawiać. Być może musi minąć jeszcze jakiś etap rozgrywki, żeby on do mnie zagadał. Witaj! No więc pójdę teraz sam. Ja. Możesz mnie. Nie wiem, przyjdę do niego w 5 rozdziale, ewentualnie wieczorną porą. Albo nawet jak wrócimy od tego alchemika. Nawet nie wiem, czy on się tam znajduje. To są tylko przypuszczenia moje. Ktoś mi tam po prostu napisał, że on się tam znajduje, dlatego pójdę i to sprawdzę osobiście. No a później przeteleportujemy się już tam do magów właśnie wody, żeby tam dokończyć sobie normalne te questy. Pójść już dalej ścieżką fabularną. Oczywiście zabijamy sobie wszelkie potworki po drodze, bo to zawsze dodatkowe doświadczenie. Dobra, czy tutaj coś jeszcze znajdziemy do upolowania? Nic nie widzę. Nic tu nie ma, nie ma czego plądrować, niczego tu nie znajdę. Okej. Na pewno będziemy musieli sobie zapisać przed wejściem do cmentarzyska orków, ponieważ Gothic Merchant tajemnicę często wywalam. Jeszcze dodatkowym współczynnikiem jest to, że gramy z DX11. No a DX11 też nie sprzyja zbytnią zmianie zenów. Bo po prostu jest możliwość taka, że się zatnie i że się nie wczyta w świat, dlatego warto zapisać przed wejściem. Tutaj jakiś przeżył strażnik świątynny. No i tutaj, tak jak wspomniałem, save'a. Śmigamy sobie dalej. Załaduj się. Mam nadzieję, że się załaduje. Jest! Elegancko załadowało się. No i gdzie ten alchemik właśnie będzie? Jeżeli w ogóle tutaj będzie. Mamy tutaj psiankę. Ja więc nie przyszedłem tutaj na darmo. Psianka zawsze się może przydam do jakiejś miksturki. Tej broni już nie zbieram. Tam mamy pierścień, który dodaje nam do siły troszkę. W sumie tam dodaje do siły 10. No ale jako, że tutaj są bardziej przypakowane te pierścienie i tak dalej, no to i tak nie ładuję tutaj nic specjalnie w to. I tutaj ogólnie się też nic nie zmieniło. Jeżeli tutaj będzie, no to będę zaskoczony. Będę osobiście strasznie zaskoczony i wątpię w to, że on tutaj mi przyrządzi te miksturki. Że on mi cokolwiek tutaj powie. Jeżeli go tu znajdę, oczywiście. Tutaj go nie ma. Nie ma go. Czyli tak jak przypuszczałem, go tutaj po prostu nie mam. Ktoś mnie wprowadził w błąd. Przypuszczalnie chodziło mu o edycję rozszerzoną. W edycji rozszerzonej rzeczywiście jest tutaj alchemik i dostajemy takiego questa. On się nazywa... No, w każdym razie jest, dostajemy tego questa w obozie na bagnach,
żebyśmy znaleźli sobie typka tego i tego. Ale tutaj po prostu nie ma nic. Więc przyszedłem tutaj tylko tak naprawdę po psiankę i teraz możemy się stąd oddalić. I trzeba się wziąć za tą chyba ścieżkę fabularną. Bo nie ma tutaj nic do... Okej, wczytujemy save'a. Możemy jedynie skoczyć sobie po tą psiankę. Ktoś mnie po prostu wprowadził w błąd. Ja tak przypuszczałem, że go tutaj nie mam. Ale nie byłem w 100% pewny. Więc warto było sprawdzić. Psianka, okej. Bierzemy psiankę. Cofnę się po tą psiankę chociaż. No i teraz powinno się wczytać. Mam nadzieję, że się wczyta. I że gdzieś sobie dalej pobiegamy. Okej, wczytało się. Jest w porządku, więc mogę sobie save'nąć. Na pewno nie zaszkodzi. I przyteleportuję się teraz multiteleport z powrotem do obozu przemytników. Skoczymy do tego skrzypka. Bo co mi tutaj jeszcze zostało? Z alchemikiem nic nie ruszę. Kowal Egoin, no to też nic nie ruszę, bo muszę się nauczyć. Towarzysz, to też nic chyba nie ruszę. No, znaczy towarzysz to jedno z tych zadań, które rzeczywiście mogę spróbować coś ruszyć z właśnie kolejnymi dniami. Skrzypek nam tutaj sam zagaduje. Czy w piątym, czy w szóstym rozdziale będziemy mogli na pewno skończyć jakoś tego questa. Ale szczerze powiedziawszy, chciałbym to zrobić teraz nawet. No bo też nie chcę za długo trzymać tych zadań. Chcę to jak najszybciej skończyć. Dobra, jeszcze tutaj strzelę save'a. Skrzypek. I co, nie zagadujesz do mnie, tak? No nie zagaduję, a więc do wieczora ja się przykimam. Możesz mnie przepuścić? Zobaczymy, czy to coś zmieni. Wyślę czasu. Do wieczora. Mamy wieczór. Gdzie on jest? Siedzi sobie tutaj elegancko. Witaj! O ile... Czy zechcesz ze mną porozmawiać, czy niekoniecznie? Witaj! No nie, no chyba musimy przejść jakiś dany etap rozgrywki i dopiero wtedy. A więc teleportuję się teraz do nowego obozu. Bo tutaj, a w sumie nawet wczytam. Tak, wczytam sobie. Bo tutaj mamy dzionek elegancki. No i do nowego obozu. Tu mnie nic nie czeka. Cieszę się, że wróciłeś. Stało się coś strasznego. Niech zgadnę. Wolna kopalnia została zaatakowana przez strażników ze starego obozu, którzy niespodziewanie wyrośli jak spod ziemi. Zaraz. Jak? Ależ oczywiście. Dowiedziałeś się o tym w starym obozie. Gorn zjawił się tutaj tuż przed tobą. Co mogło skłonić Gomeza do podjęcia tak drastycznych działań? Przecież musiał zdawać sobie sprawę, że ten napad stanowi wypowiedzenie wojny. Stara kopalnia została zalana przez podziemną rzekę. Zalana? Naturalnie. Teraz zaczynam rozumieć. Gomez został przyparty do muru. Jest teraz jeszcze groźniejszy niż kiedyś. Nie ma nic do stracenia, więc stał się całkowicie nieobliczalny. Gomez wymordował wszystkich magów ognia. Wymordował? Na Beliara? Czemu miałby zrobić coś takiego? Magowie sprzeciwili się atakowi na wolną kopalnię, a tym samym stanęli Gomezowi na drodze. Zatem jesteśmy zgubieni. Bez pomocy pozostałych 6 magów nie uda się nam zapanować nad energią wyzwoloną podczas detonacji kopca. Mimo wszystko dziękuję ci za dostarczenie tych przykrych wieści. Wróg już nas nie zaskoczy. Wygnano mnie ze starego obozu za to, że wam pomogłem. Nie należysz już do starego obozu? Zatem witaj w naszej społeczności.
Kiedy wysyłałeś mnie do magów ognia, wspomniałeś coś o jeszcze jednym. Cóż, miałem nadzieję, że obejdziemy się bez jego pomocy, ale w świetle ostatnich wydarzeń... O kim mówisz? No dobrze, już dobrze. Wiele lat temu... Wolałbym wersję skróconą, jeśli łaska. Bądź cierpliwy. Cóż, kiedy tworzyliśmy magiczną barierę, nadzorował nas jeszcze jeden, 13 mag. 13 mag? Według legendy miało was być tylko 12. Niewielu z żyjących pamięta dokładnie wydarzenia tamtych dni, a my, magowie, woleliśmy nie odświeżać im niepotrzebnie pamięci. Ten 13 mag był naszym przywódcą. Oczywiście działo się to jeszcze przed podziałem na kręgi wody i ognia. Tuż po założeniu starego obozu, a wtedy był to jeszcze jedyny obóz w kolonii, ów mag postanowił wieść życie samotnika. Czy to oznacza, że należy teraz do kręgu magów wody? Jeszcze nie. Najpierw musisz złożyć śluby wody. Ale składałem już przysięgę ognia. Przecież nie musisz jednocześnie łamać złożonej przysięgi. Nie rozumiem. Ty ją tylko rozszerzysz. Od tej pory będziesz magiem w służbie obydwu żywiołów. Posiądziesz siłę ognia oraz mądrość wody jednocześnie. Jak ma na imię ten 13 mag? Nazywał się Xardas. Dzisiaj już tylko garstka ludzi pamięta o jego istnieniu. Ale ci, którzy go znali, nazywali go po prostu nekromantą. Dlaczego opuścił stary obóz? Xardas chciał kontynuować swe badania nad przyzywaniem ożywieńców i istot z innych wymiarów. Nie tylko Gomez zaczął się tym niepokoić. Pozostali magowie również krzywo patrzyli na niego i jego plugawe badania. I co się z nim stało? W odróżnieniu od Gomeza, Xardas nie był rzeźnikiem i wolał uniknąć otwartego konfliktu. Pewnego dnia opuścił obóz. Wiesz może, gdzie podziewa się teraz ten 13 mag? Żyje w odosobnieniu, w swej wieży, gdzieś na terytoriach kontrolowanych przez orków. To chyba najdalej wysunięty na południe punkt całej kolonii. Spróbuję dotrzeć do tego Xardasa i poproszę go o pomoc. Tylko on jeden może nas teraz uratować. A gdyby nawet on nie wiedział, jak nas stąd wydostać, albo nie zechciał nam pomóc... Będzie i zechce. Jest jednak inny problem. Mianowicie? Cóż, przez te wszystkie lata kilkakrotnie próbowaliśmy nawiązać z Xardasem jakiś kontakt. Ale wygląda na to, że nie życzy sobie, żeby mu przeszkadzano. Co chcesz przez to powiedzieć? Żaden z wysłanych przez nas posłańców nie wrócił z jego wieży. Musisz znaleźć jakiś sposób, aby przedrzeć się przez strażników Xardasa. Widzę, że szykuje się nie lada wyprawa. Jak mogę przedostać się do Xardasa? Niestety, nie mam żadnego pomysłu. Radziłbym ci jednak rozejrzeć się trochę w naszej bibliotece. Może w którejś ze starych ksiąg odnajdziesz jakieś wskazówki co do mocnych i słabych stron istot przywołanych magicznie. W takim razie pójdę rozejrzeć się trochę po bibliotece. Nie obawiaj się, niedługo wrócę. Chwila, moment. Dobieram. Okej, okay, koniec. I musimy porozmawiać z Goenem teraz. Witaj! Witaj! Spotkałem Diego i Miltena przed starym obozem. To dobra wiadomość. To dobra wiadomość. Mogę się spotkać z tobą, okay, z Lesterem w zwykłym miejscu. Dzięki. W dzisiejszych czasach nie ma nic cenniejszego niż kilku oddanych przyjaciół. Jesteś już prawie jednym z nas. Udowodniłeś, że można na tobie polegać. Powiedz Diego, że nie będę mógł przyjść na spotkanie, ale możesz pójść za mnie. Tylko nie wypij całego piwska. No dobra. Co zamierzasz robić dalej? Musimy zmienić całą naszą strategię obrony. To trochę potrwa. Dopóki Lee nie zdoła przeorganizować swoich oddziałów, dołączę do prowizorycznej straży Korda. Przygotowujecie się do kontrataku? Jeszcze nie, ale wkrótce na pewno to zrobimy. Gdybyś mnie kiedyś potrzebował, zacznij tutaj i idź w stronę kopalni. Będę tam stał na straży. Dobra, Saturas. Wiecie co, ja może spróbuję zostać przynajemnikiem. Nie wiem, czy to możliwe. Nie pamiętam szczerze. Ale chciałbym zostać najemnikiem. Chciałbym być ogólnie traktowany jako wojownik. Teraz jestem traktowany jako... jako nikt w sumie. Taka poboczna istotka. Ale
pada deszcz ogólnie, więc i tak czy inaczej niepotrzebnie zapisywałem. Wiesz dokąd le... Nie, do... To droga do sieci... Przywódcy Lim. Witaj. Jesteś szefem najemników, tak? Zgadza się. Czym zaj... To proste. Od czasu do... Co myślisz o ca... Tym razem... No nie, no nie ma nic. Nie ma nic, więc co? Pójdę chyba sobie zostać tym magiem wody. No i będziecie chyba trochę się przykimać. No, Saturas. No i też do Diego będziemy musieli skoczyć. Jestem gotów do złożenia ślubu. Sługo ognia, otrzymasz teraz błogosławieństwo wody. Powtarzaj za mną słowa przysięgi. Przysięgam na wszechmocnych bogów. Przysięgam na wszechmocnych bogów. Przysięgam na potęgę świętej wody. Przysięgam na potęgę świętej wody. Że ma wiedza i me czyny teraz i na wieki stanowić będą jedność z wodą. Że ma wiedza i me czyny teraz i na wieki stanowić będą jedność z wodą. Dopóki me ciało nie powróci do królestwa Beliara, gdy źródło mego życia wyschnie. Dopóki me ciało nie powróci do królestwa Beliara, gdy źródło mego życia wyschnie. Składając tę przysięgę, zjednoczyłeś w sobie potęgę ognia i błogosławieństwo wody. Połączyłeś teraz to, co niegdyś rozdzielono. Niech twe życie i czyny będą znakiem zjednoczenia potęgi żywiołów. Noś tę szatę jako symbol twojego przymierza ze świętą wodą i wszechmocnym Adanosem. Sam. Ale przynajmniej mi nie zrzuciło teraz broni tym razem. Wzmocnienia zbroja. Ja mam tutaj swój pancerz. Dodaje mi pełnię siły i życia. Więc dlatego lubię sobie w nim chodzić. No i co? Co ja teraz mogę tutaj zrobić jeszcze? Xerdas, mam tutaj 5 zadań mam w ciągu dalszym. Spotkanie. Trzeba... Muszę poinformować. Tutaj skrzypek, tutaj kowal. Okej, ja muszę ogólnie się też zobaczyć, co ja tutaj mam za magię. Jakieś kula ognia pewnie mam. Mam geom, mam śmieć, mam jedną kulę ognia. Jedna kula ognia nawet nie wiem, czy wystarczy. Mam 2 pioruny kuliste. Cholera, nie wiem. Tylko jedną kulkę ognia. Idę tutaj do tego. Może on będzie miał mi tutaj do sprzedania kilka przedmiotów. Zobaczymy. Kojanosie. Mądrze. To nie mój problem. No i co, masz tutaj jakieś zwoje? Które mogłyby mi się przydać, masz przemianę. Nigdy się nie nauczą. Piłem kulistym. Masz kula ognia. Dobra, oddaj kula ognia. 10? Nie no, 10 nie, ale z 5 sobie wezmę. Piłem kulisty też na wszelki, wezmę więcej. I okej. 5000 chcesz, mówisz. Czy ja mam tutaj... To się już więcej nie powtórzy. Jakieś powtarzające się było, nie? Takie... Coś tego typu. Wściekła stal, mam tutaj tego gniewnej stali spoją. Mam już dość tej paplaniny. Nie chciałbym być teraz w jego... Zresztą ten topór sobie zostawię. Dobry topór dwuręczny, wrzask. Okej. Tych broni mogę się po prostu pozbyć. Miecz demonów, masz tutaj 2. No i masz jeszcze jedno to i nie wiem, jeszcze jedną broń jakąś ci damy i jest koniec. Jestem załatwiony. Masz to w sumie, dobra. Elegancko. Uzbroiłem się w zwoje. Więc teraz na pewno mi się uda. Ale co ja tutaj jeszcze mam zrobić? O kurde, czarny obraz. A więc do usłyszenia za moment. Dobra, kontynuujemy odcinek, wczytujemy save'a.
No i w tym odcinku jeszcze wybierzemy się do Xaedasa, jak dobrze wyjdzie. Jeszcze muszę wybrać się do Diego, oczywiście. Diego musimy poinformować o tym, że Goen nie jest w stanie się stawić, ale nie wiem, czy to jest dobrze, jak mu powiem. Chwila, moment. Bo wiecie, najpierw możemy mu pomóc, żeby on mógł skoczyć z nami. I wtedy wybierzemy się po prostu całą ekipką. To spotkanie będzie całkiem fajne. W edycji rozszerzonej też zostało zrobione to spotkanie. Tyle, że w edycji rozszerzonej zrobione zostało znacznie lepiej, moim zdaniem. No, w inne miejsce, kompletnie inne miejsce. Ale też całkiem spoko to właśnie jest realizacja i fajne rozmowy, takie ciekawe rozmowy były tam. Tutaj nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, jak to było. I na tereny orków za niedługo. Zobaczymy, co nam powie Diego. Chyba, że nam zasugeruje, żebym najpierw pomógł Goenowi, a później, tak czy inaczej, skoczymy wszyscy razem. Też tak może być. Wtedy spotkanie nastąpiłoby w 5 rozdziale. Diego. Dobrze, że przyszedłeś. Wiem, że rozmawiałeś już z Gornem i Lesterem o naszym spotkaniu. Tak, rozmawiałem. Gorn powiedział, że chyba nie da rady przyjść. Ale poprosił mnie, żebym poszedł za niego. W sumie dlaczego nie? Jesteś już jednym z nas. Gornowi do tyłka pewnie się Lid dobrał i coś mu wymyślił, żeby się nie nudził. Może i lepiej, że nie będzie tego żarłoka, bo znowu nam wszystko spałaszuje. Nie mówiąc już o piciu. Idź do Miltena i powiedz mu, żeby ruszył te swoje wielkopańskie dubsko i niech zasuwa na spotkanie. Jak z nim pogadasz, to wróć do mnie. Pójdziemy razem, żebyś się gdzieś czasami nie zawieruszył. No dobra. Okej, okay, a więc... Trzymaj się. Spotkanie tak czy inaczej się odbędzie. Chociaż... No nie wiem, czy do końca... Czy do końca dobrze robię. Chwila, ja tutaj robię save'a. I za momencik będę kontynuował. Okej, okay, dobra, kontynuuję odcinek, wczytuję save'a. No i śmigamy sobie do Miltena, później znowu do Diego. A później zobaczymy. Później już prawdopodobnie będę kończył odcinek, żeby też nie robić wszystkiego na raz. Zostało mi naprawdę niewiele do ukończenia tej modyfikacji. Tam tylko słyszę odgłosy walki, więc prawdopodobnie zabijają się nawzajem. Tak, do starego obozu jeszcze się wrócę, na pewno będziemy musieli ulepszyć sobie pancerz. Cały stary obóz to też nie jest, nie będzie żadnym problemem, żeby go wyciąć. W miarę szybciutko można to zrobić. Teraz śmigamy sobie do Miltena, później do Diego, o, ten z pałką jeszcze leci na tych. Z buta wjeżdża. Biją się nawet kopacze między sobą. Zostań tu, mięczaku. Okej, jagoda. Zbijamy jagódkę. I Milteniem. Za potęgę ma... Przysyła mnie Diego. Powiedział, żebyś ruszył swoje wielkopańskie dupsko i poszedł na spotkanie. Hehe, tylko ten stary złodziej tak się do mnie zwraca. Pójdę z chęcią. Tylko muszę jeszcze coś sprawdzić. Wracaj do niego. Powiedz mu, że spotykamy się na miejscu. Okej. Okay. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Troszkę te dialogi nie pasują do tych postaci. Szczerze powiedziawszy. Ale nie będę się ciepiał. No po prostu nie będę się ciepiał. Nie ma. Już po tobie. Ta kopacz chce się ze mną mierzyć. Czy to możliwe? Jeszcze jakby tylko krzyknął stój śmieciu, to już w ogóle bym się wyrzucił momentalnie. Do kolejnego poziomu jeszcze brakuje sporo. Kurde, do kolejnego poziomu, nie wiem, z 30 poziomem myślę, że uda mi się dokończyć, skończyć tą modyfikację. Raczej wątpię, że zrobię to wcześniej, szybciej. A liczę też na to, że Xaedas będzie miał tutaj zmniejszenie potworów.
Tak czy inaczej muszę na pewno muszę się nauczyć mistrzowskiego poziomu kowalstwa, bo bez tego też nie ukończę zadanie Kowal Aegoen. Diego. Rozmawiałem już z Miltenem. I co powiedział? Musi jeszcze coś sprawdzić i spotka się z nami na miejscu. Wszyscy magowie są jak koty, które chodzą tylko własnymi ścieżkami. Dobra, nie stoimy tu jak kołki. Chodź za mną. A mogę ci też miksturykę? Jasna sprawa. Wypij to. Wyglądasz na zmęczonego. Dobra. Chodźmy. Ale wystrzelił jak rakieta, no. I o to chodzi, o to chodzi. Po co mam się tutaj pierdzielić i biegać powolutku, jak Diego może dostać niesamowitego przyspieszenia i dobiegniemy tam raz, dwa. Spotkanie odbędzie się wieczorem, więc no, troszkę będę musiał tutaj przeczekać, wyczekać dogodnego momentu, ale myślę, że wszystko elegancko da radę zrobić, połączyć to ze sobą. I też myślę, że odcinek nie wyszedł taki najgorszy, mimo tego, że zabłąkałem troszkę na cmentarzysku orków, ponieważ wprowadził mnie ktoś w błąd. I ogólnie też udało mi się dokończyć kilka questów, więc też jestem z tego powodu mega zadowolony. Zawsze nieco bliżej końca jestem. Okej, ogajam, załatwiliśmy z łatwością jeszcze jeden. Koniec tych bestii. Dawaj, Diego. Tam jakiś kolejny ogaj, ale to już przynajmniej nie musiałem się z nim męczyć. Jestem już blisko celu. 13. Troszkę będę musiał poczekać, ewentualnie przykimać się do wieczora i czekać na dialog. Bo wiecie, no ten dialog musi się rozpocząć na pewno. Jakaś rozmowa, jakaś gadka będzie. Wtedy będzie po wszystkim. Dobra, ja teraz już dobiegnę sobie z nim normalnie, jako że on biegnie tutaj. Milton pewnie też już będzie na miejscu. W końcu jest magiem, zna techniki teleportacji. Tak to sobie można tłumaczyć przynajmniej. Jesteśmy już na miejscu. Jak chcesz, możesz rozejrzeć się po okolicy. Pewnie już to zrobiłeś wcześniej. Możesz śmiało odpocząć, bo przeważnie zaczynamy pogadankę wieczorem. Jak będziesz gotów, to znajdziesz nas w bibliotece. W porządku, dam sobie radę. Dobra. Okej. Tutaj na pewno robię save'a i co? No tym zakończymy sobie odcinek ogólnie. Mamy tron w ogóle. Nie wiem, co tutaj znalazłem na tym tronie, coś niewidzialnego. Ale czuję się jak król, normalnie tutaj mogę sobie usiąść elegancko. Dobra, na tym kończymy ten odcinek. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. No i na razie.